Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych. Wywózka, zwana w polskiej tradycji również zesłaniem, nosiła w rosyjskim języku urzędowym miano deportacji, co pozwalało ukryć negatywny wydźwięk całego przedsięwzięcia. Związek Sowiecki, tak jak i Rosja, to były państwa prawa. Każda przemoc, rozbój, gwałt, mord musiał mieć swoje usprawiedliwienie w jakimś przepisie. Tak i deportacje to nie był wynik jakiejś nagłej decyzji, lecz konkretny rozkaz. Rozkaz NKWD ZSSR o numerze 001223, wydany już 11 października 1939 roku, a więc nieco ponad miesiąc po napaści na Polskę. Rozkaz nosił tytuł Instrukcja o trybie przeprowadzenia deportacji antyradzieckiego elementu. Jednym z najważniejszych punktów rozkazu była lista zawierająca kategorie osób, które należało deportować. Zsyłka nie była więc nagła ani chaotyczna, lecz głęboko przemyślana. Najpierw Sowieci napadli na suwerenne państwo, następnie wcielili je do swojego państwa i by na przyszłość zabezpieczyć swój stan posiadania, zadecydowali o całkowitym oczyszczeniu terenu z elementu polskiego, czyli na najwyższych szczeblach władzy postanowiono przeprowadzić czystkę etniczną. Czystka ta objęła wszystkich, którzy mieli z tytułu pochodzenia lub zawodu poczucie polskości, a więc mogli mimo okupacji walczyć o niepodległość, a w razie jej odzyskania zdolni byli do odtworzenia własnego państwa. Na pierwszy ogień szła kadra kierownicza takich organizacji jak Obóz Zjednoczenia Narodowego, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, Polska Partia Socjalistyczna, Narodowa Demokracja, Legioniści, Strzelec, Związek Harcerstwa Polskiego, Polska Organizacja Wojskowa, Organizacje Młodzieżowe, Pracownicy Administracji Państwowej, Policjanci, Oficerowie Wywiadu i Kontrwywiadu, Pracownicy Więziennictwa, Prokuratorzy i Sędziowie, Kadrowi oficerowie i podoficerowie służby czynnej, oficerowie i podoficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza, rodziny i najbliżsi krewni zbiegów za granicę. Widać wyraźnie, dlaczego grupy te zostały uznane za antysowieckie. Nie dlatego, że ich głównym zadaniem była walka ze Związkiem Sowieckim, ale dlatego, że grupy te tworzyły rdzeń polskiej państwowości. Jeżeli więc deportacja była skierowana do tych osób, to celem wywózki była po prostu likwidacja państwa polskiego. Tylko taki zbrodniczy cel, urągający prawu narodów, mógł przyświecać najwyższym władzom Związku Sowieckiego, jeśli całą akcję w ten właśnie sposób przygotowano, zabezpieczono, zorganizowano i przeprowadzono. Co więcej, Sowieci nie zadowolili się tylko kadrą kierowniczą, lecz deportacją objęli całe rodziny polskie, wydając w ten sposób walkę polskiemu narodowi. W sumie od lutego 40 roku do maja i czerwca roku 41 Sowieci przeprowadzili aż 4 deportacje, w wyniku których wywieziono od 1 miliona do 2 milionów ludzi z Kresów. Kresów stanowiących integralną część państwa polskiego. Wywożono ich głównie na Syberię i do Kazachstanu. Wyrywano z rodzinnych gniazd i rzucano na nieludzką ziemię, licząc na to, że wielu nie wytrzyma trudów zsyłki i zginie, a inni już nigdy na ziemię ojczystą nie powrócą. I faktycznie ginęli tysiącami od mrozu, głodu i chorób. I mimo późniejszej tzw. repatriacji do swoich domostw nigdy już nie wrócili. Dla naszego narodu tragedia wojennych wywózek, jaką zafundował nam nasz sąsiad, nie była pierwszą, bo przecież metoda ta jako sposób walki z polskością stosowana była już w drugiej połowie XVIII wieku. Niemniej jednak wymienione 4 deportacje były w naszych dziejach największe i w największym stopniu przyczyniły się do osłabienia naszego narodu i państwa. Ich skutki odczuwamy po dziś dzień. To był cios zbrodniczy, przemyślany dalekosiężnie, z całą logistyką, na jaką zło było stać. Nikt nas za to nie przeprosił, nie naprawił krzywd. Odwrotnie, z całą determinacją wykorzystał tak wielkie zło, osłabienie naszego narodu, by umocnić swoje panowanie i na tamtych ziemiach, i w obecnej Polsce. Ale my nie możemy o tym zapomnieć, nam nie wolno zapomnieć. Bo jeśli chcemy odzyskać naszą siłę zdolną do utrzymania niepodległego państwa, to
To wzorów musimy szukać właśnie w II Rzeczypospolitej i tam, na Kresach, by w naszej duszy zachować ciągłość wspaniałego państwa i dzielnego narodu, bo my będziemy, jeśli i oni z nami będą. Szczęść Boże.